Hej, jak po tytule już pewnie wiecie, dzisiaj przetestuję z Wami tę paletę od Pat McGrath. Jest to Mothership 6. Jeżeli jesteście zainteresowani moją opinią na jej temat, serdecznie zapraszam Was do oglądania filmu. Miałam zrobić film łączony ze wszystkimi produktami, jakie posiadam od Pat, ale stwierdziłam, że ta paleta jest tak piękna i tak wyjątkowa, że chciałabym, żebyście po prostu posłuchali tylko o niej, a w następnych filmach powiem Wam coś na temat tuszu do rzęs, pomadek do ust. No i tyle. To co? Buziaki. To zapraszam do oglądania. Pa! Zabieramy się do roboty. Chciałabym z Wami przetestować Mothership 6. Paleta wygląda w ten sposób. To jest opakowanie. Przyznam Wam się, że nie spodziewałam się takiego bogactwa, jeżeli chodzi o opakowanie, o całość tą wizualną tego produktu. Opakowanie jest papierowe, mamy tutaj takie otwieranie na sznureczek, zawija się to tak pięknie i otwiera nam się taka, można powiedzieć, książeczka. A w środku jest paleta. Przepiękna, czegoś, no przyznam Wam się, czegoś takiego nie widziałam jeszcze do tej pory. Ona jest cała, to jest taki plastik, a z tyłu, nie wiem czy zobaczycie, jest metal. Metal w kształcie złotej blaszki, czyli to tak wygląda, jakby to było całe ze złota. Tutaj jeszcze w opakowaniu papierowym mamy nazwę cieni, wydrukowane na karteczce. I po otwarciu, oczywiście paleta ma lusterko. Wygląda ona w ten sposób. Ja nie wiem, jak moja kamera pokażę kolory, patrzę tam w podgląd, ale postaram Wam się zrobić po prostu swatche na ręku albo wstawić swatche z jej strony, takie najbardziej realne, jeżeli chodzi o kolory. Paleta jest przepiękna. Jeżeli chodzi o wykonanie, to nie, no naprawdę, nie miałam w ręku nic piękniejszego. Nie spodziewałam się w ogóle jej wielkości, myślałam, że jest mniejsza. W internecie ona się wydawała mniejsza niż jest w rzeczywistości. Przede wszystkim jest bardzo ciężka, ma przepiękne lusterko, które jest takie rzeźbione i wygląda, jakby było z kryształu. Co do kolorystyki, no to wiadomo, to jest rzecz taka, bym powiedziała, rzecz gustu, to nie będziemy się wypowiadać, mi się ta kolorystyka bardzo podoba. Mamy tutaj trzy maty. To są matowe cienie, taki szary, dosyć ładny brąz, taki beż, no właśnie brąz na jako taki przejściowy cień. I tutaj taki brąz wpadający w czerwień. To są trzy maty. Mamy trzy cienie błyszczące, jasny beż. Takie stare złoto, bardzo ładne, ale to nie są ciepłe, to nie jest ciepłe złoto. I przepiękną zieleń. Oraz mamy te cztery specjalne jej cienie, które właśnie ona nazywa jako specjalne, i one do momentu, kiedy pojawiły się turbopigmenty, to były chyba najpiękniejsze cienie, jakie są na rynku. One są, wyglądają, jakby były wypiekane. Nie umiałam tego sprawdzić, ale wydaje mi się, że one są wypiekane. Są przepiękne, to jest taki wypiekany brokat. Coś pięknego, bardzo błyszczące, i te właśnie te Mothership są tak skonstruowane, że sześć cieni jest, powiedzmy, takich normalnych i te cztery cienie są wyjątkowe. Szybki, przyznam Wam się szczerze, ułożyłam tylko palec do tego jednego cienia. Nie chciałam sobie psuć niespodzianki, kiedy ją otworzę z Wami. Zrobię taki szybki na palcu. One są, te specjalne cienie są bardzo suche pod palcem, bardzo suche. To są takie, no poza tym może fioletem, tym takim właśnie, to nie jest fiolet. Zobaczcie, nie wiem, oczywiście jak zwykle na tym moim, na tej mojej kamerze, nie wiem czy to będzie widać. Te trzy są takie typowe pod palcem, wiecie jak te bomby. Jak to się nazywa, ten najbardziej znany rozświetlacz z The Fenty Bomb, coś tam. No to Diamond Bomb, o. To te takie mają pod palcem takie uczucie, natomiast ten jest bardziej kremowy, taki bardziej... on jest inną ma formułę.
no przepięknie się błyszczą, natomiast no już my to znamy, tak? To nie jest nic takiego, jakby czego już nasze oczy nie widziały. Mam takie wrażenie, że te błyski są troszkę delikatniej zmielone niż te standardowe turbo pigmenty z Glam Shopu. I też pod palcem też mam takie poczucie, że troszeczkę inaczej pracują. Ja nie jestem jakby znawcą od turbo pigmentów, ponieważ jak wiecie, to nie jest moja bajka, w sensie no nie wykorzystałabym tego, a posiadanie cienia już tak w ogóle, żeby tylko leżał na palcu, nakładanie to jest bez sensu dla mnie. Więc o, może tak. Ale są przepiękne, te są też przepiękne. Natomiast te, o już wsadziłam paznokieć. Te błyszczące, takie klasyczne, są bardzo kremowe pod palcem, zobaczcie. Ten beż, to złoto i ta zieleń jest taka, no myślę, że z tym się będzie przepięknie pracowało. To jest coś takiego bardzo przyjaznego dla mojej powieki, tak myślę. No i te trzy brązy, och, jakie one są pod palcem kremowe i powiem wam, dziwne. Znaczy bardzo mocno napigmentowane. Zobaczcie, to jest tylko jedno dotknięcie. To jest tylko jedno dotknięcie w paletę, więc niesamowita pigmentacja. Jestem bardzo ciekawa, jak one będą pracowały. Dobrze, spróbujemy zrobić tak, że jedno oko zrobię inne, drugie inne. Dzisiaj mam wolny dzień, nawet pracodawca wymyślił sobie, że dzisiaj jest ten dzień właśnie, kiedy można sobie odebrać za chyba jakąś tam drugą, czy jakąś sobotę, no nieważne. W każdym razie dzisiaj mam wolny dzień, więc mogę zaszaleć z cieniami. Zabieram się do pracy. Jak zwykle na powiekę jako bazę położę korektor Born This Way. On mi się już kończy w kolorze Snow, ale jeszcze chyba wystarczy. I zrobię sobie dzisiaj taki, to oko zrobię takim prostym makijażu. Użyję tego brązu z tą zielenią. Zobaczymy to jako cień bazowy, a to do rozblendowania. Zobaczymy, czy mi te dwa cienie wystarczą. Biorę sobie na palec. On jest bardzo kremowy. Bardzo kremowy. Ma przepiękny kolor. I jedziemy z tym. Jedno dotknięcie. To są takie cienie, jakby to powiedzieć, one nie są gumowe. Właśnie to jest coś, co lubię, czego nie lubiłam na przykład w cieniach Eveline Cosmetics, bo tam też była taka ładna zieleń. Nie lubię cieni gumowych, no przyznam wam się, po prostu nie przepadam za cieniami gumowymi. Cienie gumowe mi się na mojej powiece bardzo kiepsko rozkładają. Naprawdę to jest zawsze problem. No nie są przyjazne dla takiej powieki dojrzałej. Wezmę sobie jakiś mały pędzelek i sobie w kąciku dołożę, bo paznokcie mi nie pozwalają. Ale zobaczcie, jak ten cień przepięknie wygląda już na oku. On nie jest taki... To nie jest taki błysk, wiecie, z kosmosu. To jest taki błysk bardzo, bardzo przyjazny przy oku. No już bardziej pomarszczonym. Biorę sobie taki pędzel, on jest taki mocno szczotowaty. I mi tutaj ładnie to rozblenduje do chmurki. Ale, żeby było ładniej, właśnie wezmę sobie kolejny pędzel. Bardzo lubię pędzle, które są zakończone tak okrągło na płasko. Najlepiej mi się nimi pracuje, muszę przyznać. Albo takimi pędzlami, o, takimi ściętymi, które też tu są. Te akurat z Maxineczki. Ale takich pędzli jest dużo. Biorę ten brąz. On się nazywa... Słuchajcie, ta zieleń nazywała się Wicked Envy. Piękne. A ten brąz, którym będę rozblendowywać, to jest Tabu. Więc spróbujemy. Bardzo ładnie wchodzi na pędzel. One się troszeczkę sypią. Sypią się, to nie jest tak, że nie. I teraz lecimy. Ale on pięknie się blenduje. Te cienie się, już widzę, że pięknie blendują. Pięknie. Tu nie ma żadnego problemu z niczym. Po prostu bierzecie na pędzel i sobie malujecie oko. Tutaj zaraz to
Ten brąz myślałam, że jest cieplejszy, ale on na oku nie wygląda na taki bardzo ciepły. Może dlatego, że wcześniej położyłam, rozblendowałam tą zieleń. Ale on jest taki elegancki. Zobaczcie, jaki ładny. Ładnie to wygląda. Jest taki brąz, który można budować, czyli on jest bardzo, można go rozblendować do takiej delikatnej chmurki. Ale jak widzicie, jak dodaję tego pigmentu, to on się pięknie potrafi zbudować. I to jest właśnie to, co kocham w cieniach. Nie kocham cieni, które się przykleją i potem już ich nie możecie rozblendować, tylko właśnie uwielbiam cieni, które można stopniować. One mają pigmentację, chociaż na pierwsze wrażenie wydaje się, że może nie do końca. Ale świetnie można nimi pracować później. Zobaczcie, to jest... No nie, jestem zachwycona łatwością pracy z tą paletą. Tu się nic nie dzieje takiego, co bym powodowało, że się zaczynam denerwować. Ja sobie dołożę tutaj tego zielonego, żeby mieć troszeczkę mocniej. Bo nie chcę używać innych kolorów, chcę tylko te dwa kolory użyć. I może sobie dam jeszcze na środek powieki tą złotą, ten złoty taki błyszczący cień, ten taki specjalny. I tak się dzisiaj nie wyjdę nigdzie, więc... Ale to, co widzę na tym oku, to jest coś pięknego. Bardzo ładnie się blendują te cienie jedno z drugim. Bardzo ładnie. Jestem pod wrażeniem. Teraz lecę z dolną powieką, biorę sobie taki pędzelek. Bierz ten zielony, metaliczny cień. Przypominam wam, że mam tylko i wyłącznie korektor i on był nieprzypudrowany. Bardzo ładnie się przykleja do tej dolnej powieki. Kurczę, nigdy bym nie posądziła, że mi się kiedyś będą podobały te zielone cienie przy mojej niebieskiej tęczówce. Ale no, one są tak piękne. A w środkową część tutaj sobie dam właśnie ten beż, który był do rozblendowania. Ten beż jest bardzo dobrze napigmentowany, więc niewiele go potrzeba. Zobaczcie, żeby było widać, że jest na powiece. No, jestem pod wrażeniem łatwości, jaką się buduje tą paletą makijaż, naprawdę. No, to mamy, słuchajcie, właściwie 5 minut to trwało. Mamy takie oko w matach, tak? W matach i w tym jednym zielonym. Mogłabym to tak zostawić. Chyba sobie wymaluję rzęsy i wtedy dodam sobie to złoto. Żeby się zobaczyło, jaka będzie różnica na oku po pomalowaniu rzęs. Jak zostaje taki powiedzmy smoky eye, a potem to podkręcimy tym błyskiem. Tuż do rzęs oczywiście. Nabla ostatnio mój ulubiony i od wieków mój ulubiony Eveline Cosmetics. Nie mogę się napatrzeć na to oko. Uwierzcie mi, ja wiem, że to nie jest nic specjalnego ten makijaż, ale te kolory są, to są tak piękne kolory, to jest wszystko to, co ja kocham. Bo jak wiecie, ja nie jestem po tej takiej ciepłej stronie, jeżeli chodzi o makijaż. Uwielbiam neutralny kolor. Bałam się troszeczkę, że te brązy będą ciepłe, ale one nie są ciepłe. Nie. Wezmę tylko NYX Glitter Primer i już do was wracam. I kładę tutaj na centralną część powieki. Biorę to złoto, te tutaj, i spróbuję je wcisnąć na powiekę. Ono jest, tak jak wam mówiłam, bardzo takie drobinkowe, suche pod palcem. Fuh, zobaczcie, jaki to jest błysk. Wychodzę z tym troszeczkę wyżej, tą resztką, którą mam na palcu. Ale to wygląda po prostu... To tak... No jest... No, jest przepiękne. Przepiękne. Użyłam trzech kolorów. Trzech kolorów. Zrobię jeszcze na dole troszeczkę tego glitter primera i sobie tutaj pod tęczówką dokładnie też próbuję dołożyć.
I do tego wezmę już pędzelek. Ten pędzelek nie złapał mi tego. No właśnie, to jest taki minus tych cieni, że one się nie łapią tak dobrze jak do palca. Chyba, że miałabym pacynkę. To pracuję sobie jeszcze to pudrem i możemy zaczynać drugie oko, ale powiem Wam, że to jak przyjemnie się tymi cieniami maluje, to wow, jestem pod wrażeniem. Tak wygląda skończone oko. To, co zrobiła to złoto, to jest magia. Ja jestem zakochana w tym kolorze, zakochana w tej konsystencji, tych cieni. No dobra, ciekawa jestem, jak będzie z drugim okiem, ale na razie to jest wow. No, na drugie oko nakładamy też ten sam korektor. W lewym oku zrobimy też kolor. I na całą ruchomą powiekę dam ten specjalny cień do oczu. On się nazywa Blitz Violet Orchid. Przepiękny kolor. On jest taki niebiesko-fioletowy na bazie takiej fioletowej, ale ze srebrnymi drobinkami. Nie jest ciepły. I dam go tutaj, zobaczcie na moim oku niebieskim, jak to będzie wyglądać. I on jest bardzo delikatny. To nie jest na pewno taka wersja jak ten tutaj złoty. To nie jest nic takiego ekstremalnie mocnego. To jest naprawdę coś delikatnego. Delikatny taki, delikatnie zmielony turbopigment, tak bym to powiedziała. Ale do turbopigmentu to mu troszeczkę daleko, jeżeli chodzi o błysk. Tylko tak jak mówię, to nie jest dla mnie wada. Biorę sobie dla odmiany teraz ten brąz, bardziej taki padający czerwień. Zobaczymy, jak to się będzie łączyć. On jest bardzo mocno napigmentowany, ekstremalnie mocno. Te cienie się przepięknie budują, przepięknie. Naprawdę tutaj możecie zacząć od delikatnego nakładania i to jest delikatne, a potem coraz mocniej intensyfikować ten cień na powiece. Jak on się ładnie rozciera, rozpracowuje, tutaj nie ma żadnego problemu z tym, żeby rozpracować to. Ja mam tutaj bardzo trudne oko, bardzo trudne. Tutaj cienie mają po prostu ciężko na tym moim oku. A jednak ten mat się pięknie rozblendowuje do takiej chmurki. Bałam się tych cieni, bo one wydawały mi się bardzo ciemne. Takie trochę za ciemne do mojej karnacji. Ale w tym momencie widzę, jak pięknie się nimi pracuje, jak można złagodzić ten jakby odcień w cudowny sposób poprzez rozcieranie. Ten niebieski Blitz Violet Orchid, to tak powiedziałabym, że aż takiego szału nie robi. Myślałam, że będzie wrażenie lepsze. Natomiast te maty to jest wow. A wewnętrzny kącik chciałabym nałożyć. Spróbujemy bez glitter primera. Ten przepiękny złoto czy pomarańczowy cień. Biorę go na zwykły pędzel. On jest też taki glitterowy, więc może być problem. No nabrał się, zobaczymy. On jest na bazie pomarańczowej, pomarańczowo-różowej, takiej malinowej. Ale jak widzicie, ciężko się przenosi z pędzla. Chyba trzeba go będzie na glitter primera jednak przykleić. Bo na razie to wygląda jak po prostu pomarańczowy cień. On ma tą bazę pomarańczową i też można go pewnie fajnie rozpracować dzięki temu. Tak, na glitter primerze to pracuje zupełnie inaczej. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Zobaczcie, one się troszeczkę
ale minimalnie osypały, ale to jest naprawdę minimalny osyp, ten brąz, pomimo tej swojej takiej ekstremalnie mocnej pigmentacji, osypanie, osyp jest też minimalny. Do rozblendowania góry wezmę sobie ten brąz, który miałam Venom na tamtym oku, tutaj delikatnie połączę to cieniowanie. Słabiutki jest ten cień akurat, muszę Wam przyznać, znaczy słabiutki, no nie jest to takie wow, chyba spodziewałam się czegoś mocniejszego, może to tak, może to o to chodzi. I nie robi on na mnie aż takiego wrażenia, jak myślałam, że będzie. Jednak ten zielony jest piękniejszy, a ten zielony nie jest tym cieniem specjalnym, więc tym bardziej dziwne. Muszę sobie przyciemnić ten zewnętrzny kącik i wezmę ten najciemniejszy szary kolor. Dobra, słuchajcie, skończyłam to oko i trochę tak w trakcie roboty ewaluowały pomysły, bo zaczęłam, jak pamiętacie, zaczęłam od tego niebieskiego na ruchomą powiekę i potem zaczęłam rozblendowywać go tym takim brązem czerwonym. Natomiast w trakcie zobaczyłam, że to nie do końca się fajnie wygląda i zakryłam to wszystko tym pięknym łososiowo różowym złotem. Zobaczcie, jak on cudownie wygląda na powiece. Cudownie. A dolną powiekę położyłam najpierw ten brąz, a potem położyłam na to ten niebieski. Nie wiem, czy widać, ale chciałam Wam powiedzieć, że te cienie się kleją nawet warstwa na warstwę, na warstwie, na kolejną warstwę, więc no, podsumowując, może tak, podsumowując. Zdecydowałam się zrobić film tylko i wyłącznie o tej palecie i bardzo dobrze, bo myślę, że jest ona warta odcinka. Jestem, ja wiem, że może to często powtarzam w swoich filmach, ale jestem zachwycona tą paletą. Jestem zachwycona tymi brązami, nie brązami, matami. Ja w życiu swoim miałam kilka takich palet, gdzie te maty się tak właśnie lekko blendowały. I to właśnie jest ta jedna z tych palet. Dwie to Wam powiedziałam ostatnio w filmie o paletach do cery dojrzałej. I to była paleta Loraka, to była paleta Vice Art. To była ostatnio paleta Omnia Botanica. Te dwa cienie matowe były świetne. I ostatnio też bardzo fajne są był ten cień Start, ale ten cień Start, ale to jakbym. Jakby to nazwać, bo nie chcę Wam, ja spróbuję to, może w ten sposób będzie mi wygodniej. Te cienie matowe z Pat McGrath mają coś takiego, one są niesamowicie mocno napigmentowane. I jak je położycie na powiekę, to przyklejają się. Sobie wezmę lusterko i będę patrzeć na siebie. One się przyklejają, ale one się pięknie rozblendowują. Tutaj nie ma takiej sytuacji jak w niektórych innych cieniach, że przykleicie coś mocno napigmentowanego. Nawet Anastazja potrafi się przykleić i potem jest to ciężko. Przypominam Wam, że ja robiłam to na mokrym, nieprzepudrowanym korektorze i cały czas miałam taką możliwość pracowania tymi cieniami. One były cały czas plastyczne, ale pięknie się rozblendowywały do chmurki, dawały efekt delikatny, a jak się chciało, to wzmacniało się efekt po prostu poprzez nałożenie kolejnej warstwy, która się też kleiła. Te cienie tak zwane specjalne, no to wiecie, no tak jak powiedziałam, to już jest kwestia gustu. My mamy turbopigmenty i myślę, że spokojnie sobie znajdziemy zamienniki tych cieni. Natomiast no, te maty mnie zachwyciły. Czy ta paleta jest warta, ile ona kosztuje na Sephorze? Około 6500 groszami. Ta paleta na Sephorze kosztuje 570 zł, 580 zł. Jest horrendalnie droga. Uważam, że cena jest po prostu przesadzona. Zostawiam Wam tą taką, no może nie tyle decyzję, tylko ocenę, czy to jest dużo, czy nie, bo to naprawdę każdy ma swoje tam jakieś granice.
Ja ją kupiłam dużo taniej, ona była po 400 zł, co i tak jest ceną horrendalną za 10 cieni. Natomiast marzy mi się, muszę zobaczyć, taka cała paleta w matach. W matach takich właśnie nudnych brązach, bo to, co te maty zrobiły dzisiaj ze mną, ja jestem zachwycona, ja się nie mogę przestać patrzeć na te moje oczy. Już nam nie chodzi o te kolory, no bo kolory to jest względna rzecz, ale o jakość tych cieni. Ja się nie spodziewałam, że to będzie aż taka jakość. Kocham Nataszę Denonę, naprawdę kocham Nataszę Denonę, nie, ale wydaje mi się, że ta jakość jest bez porównania lepsza od Nataszy. No i tyle. To mój piesek chodzi, przepraszam Was za te pazurki, on tak szura łapkami, więc to tak wygląda. Solo, chodź do mnie, chodź, pokażę Ci, chodź do mnie, no chodź. To jest mój drugi piesek, Solon, on strasznie nie lubi na rękach być, ale łazi tu koło mnie cały czas, więc pytało się czasami, jakiego mam drugiego psa, więc to jest mój drugi pies. 13-letni stafik, czyli Staffordshire Bull Terrier. Moje kochane. Najlepszy pies świata, naprawdę. Jak się boicie tych psów, to się nie bójcie, bo to są najcudowniejsze pieski. No, dobra, padła. No, to chyba tyle. Resztę produktów, które mam do przetestowania, czyli pomadkę, tusz do rzęs i eyeliner, przetestuję w innym filmie, bo tego mam jeszcze dużo. No i co? I wczoraj też chciałam powiedzieć, że wczoraj zaczęłam szykować się do filmu o moich czerwonych pomadkach. 45 sztuk naliczyłam, więc jest ciekawie. Będzie dużo pracy z wybraniem tych najbardziej ulubionych. No to co? To wszystko, nie? Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jak zwykle trochę chaotyczny ten film, no ale wybaczcie mi. Ciężko się skupić, kiedy telefony dzwonią, psy szczekają i tak dalej, ale mam nadzieję, że coś z tego dla siebie weźmiecie. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia, do następnego filmu. Buziaki, pa!